Kapitan Sławomir Osiewa, Państwowa Straż Pożarna w Sieradzu. Panie kapitanie, co się wydarzyło? Doszło do niedrożności przewodu kominowego. Z wyczystki na korytarz wypadł żar. Na skutek, no tak jak mówiłem, niedrożności nastąpiło zadymienie całego mieszkania. Dostaliśmy informację o pożarze w budynku. Na szczęście było to tylko zadymienie. Nasze działania polegały na ewakuacji osób zamieszkujących tutaj ten lokal. Przewietrzeniu w tej chwili na miejscu pracuje zakład kominiarski w celu udrożnienia przewodu kominowego. Z tego co wiemy, siódemka dzieci ewakuowana, w tym niemowlę. Tak, była ewakuowana z budynku siódemka dzieci w wieku od niemowlęcego do 13 roku życia plus rodzice tych dzieci. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Na szczęście nikt nie ucierpiał, natomiast po przyjeździe działały czujki. No, dziwne, że nikt nie ewakuował się, pomimo tego, że były sygnały alarmowe. Bo w budynku zainstalowane są czujniki dymu. Tak, w budynku były zainstalowane czujniki dymu, tlenku węgla, działały, były sprawne, natomiast no nie przebiegała ewakuacja w momencie, kiedy załączyły się alarmy. Możemy coś, bo tu jest niedrożność przewodów kominowych, jest to budynek komunalny, czyli zgodnie z procedurami, zgodnie co 3 miesiące te przewody powinny być czyszczone. Te przewody powinny być czyszczone, są czyszczone, natomiast no... Palone jest, że tak powiem, tutaj w tych piecach no nie tylko węglem, nie tylko ekogroszkiem, ale również jakimiś tam płytami pliśniowymi, różnymi rzeczami, które powodują, że te kominy się szybko zapychają po prostu. Bo do tego zaprószenia, do tego wypadnięcia ognia doszło w piwnicy, nie w mieszkaniu, tak? Tak, to był korytarz w piwnicy, była to wyczystka do komina. Paweł Kurczarski, przedsiębiorstwo komunalne, prezes sieradzkiego przedsiębiorstwa. Panie prezesie, doszło do zadymienia w jednym z budynków podległych przedsiębiorstwu komunalnemu. Czy już wiadomo, co się wydarzyło? Najprawdopodobniej złej jakości paliwo, którym palono w piecu. Jesteśmy w trakcie ustalania w tej chwili. Bo z informacji, jakie nam już udało się uzyskać, kominy są regularnie czyszczone, czyli to nie mogło być przyczyną, że był na przykład komin niewyczyszczony. Nie, nie ma takiej możliwości. Ten komin, o którym teraz mowa, był czyszczony dosłownie, nie wiem, tydzień albo 2 tygodnie temu, tak? Czyli to jest dosłownie kilka dni. To jest kwestia jakości paliwa, które jest używane po prostu w piecu. Z tego co wiemy, w tej piwnicy jest kotłownia zrobiona do centralnego ogrzewania, bo to jest centralne ogrzewanie. Czy to jest legalnie tu zrobione, jak to wygląda? Czy to już jest ustalone? Wszystkie, prowadzimy pracę w zakresie ustalania wszelkich przyczyn. Co do legalności kotłowni, tak, ona jest legalna, ma zezwolenia.